Fabryka Sztuk otworzyła nową wystawę malarską, tym razem z pracami lokalnej artystki z Słupków. Dorota Wiler jest samoukiem, co udowadnia, że nie trzeba ukończyć studiów artystycznych, by prezentować swoje prace zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dorota Wiler sama o sobie mówi, że jest malarką samoukiem. Przez wiele lat pracowała na kolei, ale w pewnym momencie poczuła, że chce się oddać sztuce. Artystka z Słupków maluje obrazy farbami olejnymi, akrylowymi, a także rysuje pastelami i kredkami. W razie potrzeby te wszystkie techniki łączy. Prace jej autorstwa znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce. Malarstwem się zajmuję tak już profesjonalnie od 8 lat, od chwili, kiedy po prostu zostałam zwolniona z pracy z kolei. No i po prostu zajęłam się malarstwem. Wiele obrazów Doroty Wiler dotyczy morskiej tematyki. Artystka maluje także akty. Dużo morskich, dlatego, ponieważ jedna osoba mi to zasugerowała, że jej się to podoba, a dla tej osoby nigdy w życiu bym nic nie odmówiła. Akty dlatego maluję, bo jak jeździłam zawsze do Krakowa, tam miałam swój wernisaż i inni kolejarze, bo tam z 20 osób z całej Polski przyjeżdżało i wtedy pokazywało swoje prace. No to było przeważnie mężczyzn, dużo to, co mężczyznom najlepiej się podobają akty i dlatego akty malowałam. Ja jestem samoukiem, w zasadzie uczyłam się sama, nikt mi w tych pracach nie pomagał. Sama dochodziłam do tego, żeby wyszedł ten trójwymiar, taki widok, różne techniki, oprócz akwareli. Akwarela jest dla mnie za trudna, ale też się podejmę tego tematu. Po prostu chcę udowodnić wszystkim, że nie potrzeba zdać szkoły wyższej plastycznej, żeby rysować i malować. Czy to pani pierwsza wystawa w Tczewie, czy już były? Była wystawa w Tczewie już chyba 3 razy, jeżeli się nie mylę, ale nie indywidualna. Tylko zawsze z kimś, do jakiejś grupy należałam albo coś takiego, nie? Miałam i wystawę za granicą, miałam w Wiedniu, w Niemczech i no chyba w 7 czy 8 krajach. Na wernisaż przybyło bardzo wielu gości, w tym znajomi pani Doroty, jej nauczyciele z lat szkolnych, wójt gminy Słupkowy oraz lekarz, któremu artystka zawdzięcza swoją działalność. Twórczość zawdzięczam panu profesorowi Bogusławowi Baczkowskiemu, który mi uratował rękę, uwolnił mi od najgorszego bólu, bo przez 25 lat się z tym męczyłam. I tak chciałam powiedzieć, że dosyć, że to jest człowiek bardzo mądry i ratuje dużo osób, to tak jak jest dobrym fachowcem w swoim fachu, to jest tak dobrym człowiekiem i nie znam osoby, która by była lepsza od niego. Wystawę malarstwa Doroty Wiler można oglądać do 5 czerwca w głównym budynku Fabryki Sztuk.